jakie plany filmowe? No bo wie pani, no, ja mam plany filmowe, ale nigdy w tej chwili nie wiadomo, czy one się zrealizują. Taki najbardziej, że tak powiem, i od strony merytorycznej, i od strony finansowej, to jest adaptacja pani Dulskiej. Adaptacja pani Dulskiej, która się dzieje w 1914, w 1954 i w 1990. I to jest cały czas ta sama rodzina. I trzy panie Dulskie byłyby, trzy pokolenia Dulskich. I to jest gdzieś jakby najbardziej od strony takiej, myślę, organizacyjnej. Zaawansowane. Wraca taki projekt, którego scenariusz napisałem parę lat temu, to jest Śmierć Breslau Krajewskiego. I to jest, ale czy wróci, w jakiej postaci, to jest dość drogi film. No w każdym razie mam sygnały od producenta, że chce to no, postawić na nogi. Jak postawi, no to fantastycznie. Jest jeszcze taki no, bardzo zaawansowany, napisany treatment z Jarosława Iwaszkiewicza, z takiego nie najlepszego jego opowiadania Nauczyciel, ale to jest właściwie o Iwaszkiewiczu, o tych latach ukraińskich i tuż powojennych. I na to będziemy składać na development w przyszłej edycji. No i mam taki trochę dla żartu napisany scenariusz o Ginterze Grasie, właśnie rozmawiamy, bo zdaje się, że się zgodził. No. Także takie... O, jeszcze tak, o, jeszcze piszę tego, no, o tym Polaku w tajskim więzieniu. No to jest kilka rzeczy. A które zaistnieją na ekranie, to nie mam żadnego pojęcia. Tak najbardziej związane, no to z Iwaszkiewiczem. No. Bo prawdę mówiąc o tym wiem najwięcej. A panią Durską też z przyjemnością zrobię.